No dobrze, powinniśmy już być live, także godzina 18. Będziemy przeprowadzali oczywiście wywiad. Tym razem moim gościem Erik Hosan Wilczyński, aktualnie AD Carry Dragonborns. Witam cię, Eriku. Co tam u No, ciebie? witam, witam, dobrze. Jak? Jak tam mija tydzień? No, w miarę okej, no wiesz, szkołę poprawiam. Zaległości po LCS-ie się. Trzeba wszystko nadrobić. Ale jakoś daję radę, więc jest spoko. Dobrze, to powiedz mi tak pokrótce oczywiście, jako że nie wiem, no, czy słuchałeś już wcześniejszych wywiadów, czy też nie, ale większość tutaj ludzi no, będąca przepytywanym Wake up. przeze mnie omawia swoją historię, tak jakby wejścia do tego e-sportu, wejścia do tego profesjonalnego grania, zostanie tym profesjonalnym graczem. Powiedz mi, jak to z twojej strony wyglądało, czy twoja przygoda ze sportem zaczęła się od League of Legends, czy może to było trochę wcześniej, i no, mógłbyś nam jakąś taką drobną historię przedstawić? Sam sobie e-sportem jako drogą zarabiania pieniędzy. W sumie to tak, zaczęło się od LoL'a. Zacząłem grać od samego początku na amerykańskim serwerze, oczywiście później przyszedłem na europejski. I w sumie to wyglądało tak, że cały pierwszy sezon grałem ze znajomymi same normale. Tam ostatni miesiąc może zagrałem kilka rankedów, to tam 1700 Elo wbiłem. Później w drugim sezonie wbiłem 2500. Dostałem permabana, w momencie, w którym już byłem w Elohelu, tuż przed Gamesconem, a to były w sumie finały europejskie drugiego sezonu i zostałem z niego zdyskwalifikowany. No, po czym w sumie zrobiłem nowe konto i wbiłem 2600. Później dołączyłem z Shusheyem do nowego teamu, z Muvertem. Tam ludzi zmieniliśmy na topie i dżunglis 10 razy, zanim dotarliśmy do LCS-u, no ale jakoś się udało i resztę pewnie większość ludzi zna historii. Tak więc w sumie jest okej. No tak, no bo tutaj była historia z Elohelem, tak, tam ECC graliście, no i właśnie tak jak Tak, mówiłeś, tak. ten Gamescom, gdzie no, zostałeś niestety zbanowany i tam pojechał kto inny za zastępstwie. No i właśnie, to później cała historia dalej była z Maciejem Szuszejem Ratuszniakiem, tak, wreszcie najpierw I Want Cookie to była drużyna, później to jakoś tak ewoluowało i wreszcie ten Dragonborns. Cała piątka, cała. Poczekaj, jak to tam był? Spontex, Broken Shard wtedy, Shushay, ty i Muvert. I właśnie taką piątką wyszliście do LCS-a grając w styczniu. No i jakie były ogólnie wrażenia, powiedz mi, po tym, że się dostaliście do LCS-a? Jakie były wasze myśli, czy jakie były założenia, co w tym LCS-ie byście chcieli pokazać, albo nie wiem, no co byście chcieli osiągnąć. Powiem ci, że tuż po zakwalifikowaniu myślę, że cała reszta bardziej na nich to wywarło jakiś wpływ, ale tak w sumie skończyliśmy tą ostatnią grę, już byłem świadomy tego, że wygraliśmy, ale jakoś tak nic nie czułem, wiesz, spodziewałem się jakiegoś zawału czy coś, nie wiem, wielkich emocji, ale tak naprawdę, no byłem szczęśliwy oczywiście, trochę zestresowany tam przy wywiadzie z Karmakiem, ale tak naprawdę to, co ci mogę powiedzieć, no, nie no, takie nic szczególnego, nie, to pewnie tylko ja, bo widziałem, Mubert skakał, Szuszej skakał, wszyscy ten, podnosiliśmy się, zresztą było widać, No, było nie wiem, widać, przez bumpy. jak dostałeś body slamem. No, właśnie wyprzedziłem pytanie. No. Znaczy, no. No ale tak, mówię, było fajnie. Mam Broken Shard już powiedział, że nie będzie grać z własnych problemów, z powodu własnych problemów. Ale ogólnie mieliśmy dobre nastawienie, myśleliśmy, że, znaczy, no, wiedzieliśmy, że możemy dużo osiągnąć. No ale tam później nie dość, że były te problemy z Gaming House'em, później Szuszej tam przez 4 tygodnie nie mógł grać, coś tam jeszcze, w ogóle mało treningu było, ze słabymi partnerami graliśmy treningi. I tak dużo rzeczy się złożyło, że, no, skończyliśmy na 8. miejscu, później jeszcze się nie zakwalifikowaliśmy niestety. Co było trochę przykre. Jeszcze najgorsze było to, że graliśmy 8 godzin w sumie te kwalifikacje nasze po przełożeniu 2 dni czy 3. No ale cóż, zdarza się.
No właśnie, dostając się do LCS-a, po kilku tam spotkaniach była zmiana w rosterze. Możesz nam mniej więcej przedstawić, czemu akurat tak się stało, bo Spontex był tam odsunięty, kto tam był? Jezus, w dżungli wtedy. Zamiast Maluno Broken też Shell był. na Maluno właśnie. Maluno No, był no, i no. Maluno Znaczy. też był odsunięty, taką zmianę zrobiliście i też parę osób na pewno nie wie, czym to było spowodowane. To znaczy, były wasze jakieś tam ogłoszenia o to, że negatywna atmosfera w teamie i tak dalej, ale może byś przybliżył mnie jako, Nie, no jak jasne, to jasne. Ja się wszystko przedstawiało. wyjaśnię. No to tak. No ogólnie, jak już powiedziałem przy kwalifikacjach, za chwilę wkłonię się, Broken Shard powiedział nam tego samego dnia, czy tam dzień wcześniej, że nawet jak się zakwalifikujemy, to on nie będzie grał. Więc już w sumie wiedzieliśmy wtedy, że będziemy grali z Maluną. I z Malunem graliśmy od początku, bo Broken Shard tylko kwalifikację zagrał. Bo właśnie mówię, że tam zastąpił Broken Sharda w LCS-ie, a to jeszcze przed było. No i ogólnie tu chodzi o to, że ten. Całkiem okej było z początku samego. Tam zrobiliśmy w miarę okej wyniki. Ale myśleliśmy, że możemy o wiele więcej, prawda? Tak więc, no, oczywiście Spontex był trochę toxic, tam, wiesz, za duże ego. Ja nie mogę powiedzieć, że on jest złym graczem. Oczywiście jest bardzo dobry, tylko problem jest w tym, że on nie wie, jak grać w drużynie. On jest bardzo dobrym graczem, ale sam. My byliśmy w sumie jego chyba pierwszą drużyną, a to już LCS od razu, co nie? Jest taki strasznie duży przeskok z grania przez 3 lata, czy tam 2,5 solo queue, a później od razu LCS, gdzie zero team play uznał, no i głównie wywalenie z Pontexa było spowodowane tym, że się nie słuchał bez żadnych coli. Poza tym, że wyrzuciliśmy go dlatego, to jeszcze no ogólnie był dość egoistyczny, myślał, że zawsze to on prawie wszystko dobrze robi i tak dalej. I było to bardzo denerwujące, ale głównym problemem było to, że w grze on po prostu robił wszystko dla swojego dobra. Nawet na przykład jedną grę przegraliśmy, bo nie chciał sobie zepsuć KD ratio. Znaczy w sumie no nie jedną, można powiedzieć, że kilka, tak przez niego tylko. Bo graliśmy na przykład na Giantsy bodajże i on grał Kha'Zixem, tam był bardzo sfidowany, ale nie chciał wskoczyć przeciwnika. No, były trzy teamfighty pod rząd, bodajże nic nie zrobił, bo po prostu bał się umrzeć i na przykład wskoczył, zrobił jedno Q i wyfleszował i dostał exhausta jeszcze. Zanim wbiegł w teamfighta drugi raz, to już wszyscy umarliśmy i on też. Tak więc, tak to się wszystko potoczyło, że zdecydowaliśmy się go usunąć. Ale że wiedziałem, że nie możemy tak po prostu co tydzień wyrzucać jednego gracza, a przez Spontexa głównie Maluno mu tam kampił i nie robił za dużo broni. Wiesz, no tam przyjść na topa, przyjść na topa, przyjść na topa, bo grał bardzo agresywnie. I Maluno tam stał połowę gry w krzaku u niego, więc miał bardzo mały level, był useless praktycznie, więc myślałem, że to po prostu jego wina jako też gracza w dżungli. I ogólnie no zdecydowałem się, że znaczy, chcieliśmy w trójkę wyrzucić Spontexa, przez to, jak to wyglądało wszystko. Ale jeszcze do tego ja dorzuciłem to, żeby najlepiej Maluno też wyrzucić, bo jak się okaże, że z nowym topem też Maluno gra słabo, to za tydzień go nie będziemy mogli wyrzucić oczywiście. Bo no cóż, to tak nie wypada trochę tak co tydzień zmieniać gracza, prawda? Wymienialiśmy co kilka, co też nie jest zbyt dobre, ale cóż, no byliśmy trochę zmuszeni. W każdym razie z Maluno to, tak jak mówię, było głównie przez Spontexa, dlatego później też wrócił, bo nie dość, że nie mieliśmy na kogo go zmienić, tam był Dexter przez 2-3 tygodnie może. I Dexter bardzo się stresował też, w sumie to przypominał Broken Sharda, bo Broken Shard też tam trząsł się bardzo na kwalifikacjach i dużo takich pomyłek robił podstawowych, dlatego no w sumie tak to wyszło po prostu później, że prawie nic nie zrobił Dexter i przegraliśmy też kilka gier. Plus to, że właśnie wtedy zaczęły się problemy z graniem, braki treningów, te sprawy, więc no cóż, tak się wszystko zużyło i przegraliśmy 13-14 gier pod rząd. Cóż, no, longest streak przegranych w LCS-ie póki co mamy, więc też jakieś osiągnięcie. Może nie można się im tak bardzo chwalić, ale cóż. Nic lepszego nie mamy póki co. Poza dostaniem się oczywiście jeszcze.
No tak, a propos zmiany topa, no to później widzieliśmy Yamato Kanona i powiedz, jak to z nim ta współpraca wyglądała, bo to też mówię, no były te zmiany, były, właśnie był i Dexter, i Yamato Kanon, później znowu Maluno i jak już był ten taki powiedzmy ostateczny ten roster, czyli z Yamato Kanonem i z Maluno w dżungli, to coś więcej się zmieniło już? Czuliście, że to może będzie to właśnie, czy jednak to jeszcze było daleko od osiągania wyników. Nie, bardzo dobrze nam się grało z Yamatem. Bardzo dużo ludzi oczywiście było za Spontexem. Widziałeś pewnie na wszystkich fanpage'ach, że wywaliliśmy Spontexa, jesteśmy głupi, najgorsi, coś tam, mamy nadzieję, że przegracie i tak dalej. Tak było w sumie wszędzie. Było to głównie tak naprawdę przez mecz z drużyną Young Bucka. To był ten przed memem jeszcze w kwalifikacjach. Pierwszych, bo ten. No bo tam głupio najpierw zginęli, tam triple kill, widziałeś Olafem chyba na czwartym levelu, samemu pod wieżą czy coś takiego. Ogólnie go ten. W drugiej grze już się poddali i zaczęli feedować takie tam rzeczy, więc ten. Więc nawet Miagmank mi mówił ostatnio, bo też wyszliśmy do knajpy podczas tych teraz kwalifikacji. Tam z właśnie Samurai Shinjins i kimś tam jeszcze, z drużyną Tapsa. No i właśnie mówił ten Youngbak, że tam już wiedzieli, że przegrali i no właśnie stąd zrodziło się tak dużo fanów z Montexa przez te kwalifikacje. Też przez to, że właśnie on nie uczestniczył w tych fightach, tylko że jak już chodził, to tylko na cleanup, więc tam robił quadrę sam czy coś. No ale Yamato był bardzo dobrym graczem. Nie mógł się za bardzo pokazać, bo fokusowali go bardzo. Pewnie widziałeś na meczach, Tak, no tak więc. oglądałem No, LCS-y, więc. fokusowali go bardzo i tam miał 1-1, 2-2 czy coś takiego. I ludzie go flamili, że Spontex miałby 10-0, coś tam pentę sam by zrobił. Ale Yamato był bardzo dobrym graczem. Znaczy, jest bardzo dobrym graczem, bardzo dobrze się z nim współpracowało. Ja musiałem w sumie przejąć pole na początku LCS-u. Co jako AD Carry jest trochę takie. No, nie zdarza się, tak? Tak więc to jest tak trochę. Przeszkadzało też mi bardzo w grze, bo nie dość, że jestem cichym graczem, to jeszcze z tego co słyszałem, żaden AD Carry się nie odzywa, tak trzeba się skupić, pozycja i te sprawy. Tak więc przeszkadzało, ale Yamato przejął to. Było dobrze, tylko też właśnie treningu nam trochę brakowało przez te wszystkie sprawy. I uznaliśmy, że ten skład ma przyszłość, ale no cóż, poszło jak poszło. I niestety się rozpadliśmy. Znaczy, no, No właśnie, ja ma to to wrócimy oczywiście. malunem. Tak jest, Jasne. wrócimy do tego. Pamiętny mecz z Mymem. Powiedz mi, co tam się wydarzyło w tych kwalifikacjach? 2-0, świetne dwie pierwsze gry w waszym wykonaniu. Potem ta przerwa techniczna i nagle siadacie do komputerów, gracie trzecią grę, przegrana. Czwartą grę, druga przegrana i ta ostatnia decydująca o waszym być albo nie być w LCS-ie. Również zostaje przegrana. Co takiego się wydarzyło, że Mym był w stanie no, zrobić 3-2 z 2-0, gdzie teoretycznie no, wygrano mieliście w kieszeni? Czy to był błąd jakiś u was? Nie wiem, rozluźnienie przez tą przerwę? No, momentum się skończyło? Czy nie wiem, co tam się wydarzyło takiego? Zebrało się bardzo dużo czynników. Z pewnością było to przez błędy. Nasze błędy techniczne były pomiędzy każdą grą. Tylko, że ogólnie byliśmy przygotowani na mym i wiedzieliśmy prawie wszystko, co chcę zrobić. Zaskoczyli nas z Zerafem, przez co trochę nam się bany musiały zmienić, bo to było tak trochę nie do pomyślenia, żeby gra tam trwała 70 minut jeszcze raz czy coś. Mogliśmy w sumie do tego dopuścić, ale uznaliśmy, że jest to bardzo niebezpieczne, bo tak naprawdę sam tą grę trzymał. Wszyscy przegrali, tylko Czarul sam tak trzymał całą grę 70 minut, co było bardzo. Po prostu bardzo baliśmy się tego i chcieliśmy wykluczyć Zerafa z gry. Tak więc banowaliśmy Zerafa zamiast czegoś innego. I chodziło o to, że w drugiej grze my mieliśmy Purple. Zbanowaliśmy Zaka i w trzeciej grze, jak już znowu byliśmy na Blue, bany przez tego Zerafa tak się zmieniły i zapomnieliśmy o Ahri.
bo zbanowaliśmy Shena zamiast Ahri. Więc Ahri oczywiście nie dość, że jest bardzo dobrym czempionem do roamu, to jeszcze Charu bardzo dobrze nie ogra i Charu używa teleportu świetnie, więc tak naprawdę sam wygrał znowu grę. I był problem, bo musieliśmy zbanować cztery postacie. Był to jakbyśmy Purple Side'em Zac, Ahri, Zeraph i coś jeszcze, i Twisted Fate. I ogólnie zostawiliśmy Zaka. Zak został wzięty, została wzięta Orianna, został wzięty Shen. Tak więc Zak z Orianną tak naprawdę wygrali sami grę. Jak można zresztą zauważyć, Zak jest straszną postacią ostatnio. AoE damage i tak jak jest tankowny. Plus to, że Orianna właśnie tak strasznie jest kompatybilna razem z Zakiem, było bardzo denerwujące. No i w piątej grze w sumie, jak już przypomnieli sobie o Orianie, to ją wzięli. Nie było to aż tak dużym problemem, ale no zagraliśmy słabiej akurat w tej grze. Też Mym bardzo dużo trenowało. Oczywiście zagrali lepiej, bo no to nie możemy powiedzieć, że tylko postacie wygrały. Tylko, że no cóż, no zagrali lepiej, ale te postacie też im pomogły, prawda? Też nie byliśmy właśnie na nie przygotowani, że będą mieli Zaka czy Zarafa. I cóż, no, przegraliśmy. Też właśnie 8 godzin te 5 gier trwało, razem z przerwami, czy 9, a same gry... Znaczy, bo najpierw tam, nie wiem, w sumie, najpierw był chyba DDoS, później jakieś były problemy z serwerami Riotu, że nie dało się gry wystartować. Znaczy poprzednia się nie kończyła, więc nie dało się tej następnej jeszcze wystartować. I coś znowu tak i tak, tak kilka razy coś się zepsuło i w sumie tak to trwało długo. Tak więc właśnie zapomnieliśmy o kilku rzeczach. Oni się pozbierali, bo tam już trochę byli zdenerwowani po drugiej grze oczywiście. No ale cóż, my się rozluźniliśmy, oni się rozluźnili. Tak więc nam na minus, im na plus. No i wszystko się złożyło i przegraliśmy. O, a co do czatu, to czyta się Zeraph po angielsku. No, to tak w woli wyjaśnienia. No dobrze, przygoda z LCS-em się skończyła. Jak dobrze wiemy, Yamato Kanon z Maluno odeszli. Jakiś no, taki poważny powód do ich odejścia, czy to raczej oni gdzieś tam coś teraz będą formować i grać na poziomie tutaj tym turniejowym? Nie no, ogólnie teraz oni złączyli się z Freezem i z Extinctem z Samurai Engines. No ogólnie zresztą wiesz, tak jeszcze tam Kurs i tak dalej, Maluno z Extinctem bardzo dobrzy przyjaciele byli. Też Extinct jest... Tak, od Curse EU możemy ich poznać, oni tam no, razem no. grali. Też chyba SEC grali nawet, nie jestem pewien. No, ale... Nie, SEC tylko właśnie pierwsze kwalifikacje do LCS-u. No, w każdym razie ten... Czekaj. Dobra, owiem już. No, i oni teraz odeszli głównie dlatego, że uznali, że ta drużyna nie ma przyszłości. Też właśnie organizacja jest nowa, bo to my ją stworzyliśmy, więc nie ma za bardzo pieniędzy od sponsorów i tak dalej. Też uznali, że trochę gameplay nam nie pasuje. Znaczy, nie umiał się jakoś zgrać z Shusheiem, nie wiem. W każdym razie tak to wygląda, że uznali, że tak będzie dla nich lepiej, że już nie chcą z nami grać. I w sumie odeszli, żeby sformować team z Extinctem. I no cóż, znaczy... Głównie myślę, że było to spowodowane właśnie tym, że Shushei miał taki lak tego, znaczy brak treningów, bo właśnie on musiał się szybciej przeprowadzić do Gaming House'u, 4 tygodnie nie miał internetu i takie tam, więc strasznie też mu poziom spadł. Do wszystkich hejterów, Shushei może nie jest najlepszym, ale swoje potrafił zrobić, zanim stracił możliwość treningu. I właśnie myślę, że to było głównym czynnikiem, że Extinct, że przeszli do Extincta i Freeza Maluno z Yamatem właśnie. A co w takim razie z Dragonbornsami? Została was trójka. Będziecie się nadal trzymać tą trójką i szukać zawodników, czy jednak to już będzie zamknięty rozdział i każdy pójdzie, nie wiem, w swoją stronę albo będziecie szukać właśnie innego gamingu, czy
Czy zakończycie na przykład karierę? No, jak to wygląda z waszej strony? Jeszcze nie jesteśmy pewni, aczkolwiek tak, najpierw mamy plan zagrać kwalifikację do Dreamhacka i taki turecki turniej, na który zostaliśmy zaproszeni. Tam jest 10 tysięcy euro, boże, nagród na pierwsze 3 miejsca. I ogólnie zobaczymy po tych dwóch turniejach, jak to będzie, co zrobimy. Zagramy je z jakimiś dwoma osobami, które może znajdziemy, może nie. Jak nie znajdziemy, to oczywiście nie zagramy, bo tak ciężko byłoby trochę w trójkę. Ale cóż, nie jesteśmy jeszcze pewni. Ja też myślę o wróceniu na mida oczywiście, jak już grałem zanim dołączyłem do Shusheya. Myślę, że ta rola bardziej do mnie pasuje, bo też właśnie nigdy nie umiałem się dogadać ani z Muvertem, ani zresztą z kilkoma innymi supportami. Plus właśnie jestem takim typem gracza, który jak wie, co przeciwnik może zrobić i co ja mogę zrobić, i mogę zrobić to nagle, to mogę to wykorzystać w bardzo dobry sposób. A tak na AD Carry trochę trzeba bardzo się dogadać z na przykład Muvertem na linii. Tak więc nie mogę mu w ułamek sekundy przekazać całego planu, mojego myślenia, bo akurat jest okazja, ktoś się za bardzo wychylił czy coś. Dużo razy prowadziło to do bezmyślnych śmierci i z mojej strony, i z jego strony. Na przykład ja umierałem, po czym on próbował mi pomóc i też umierał. Tak więc myślę właśnie o powrocie na moją główną linię, w której w sumie znany może byłem tylko w Polsce i to troszkę, bo nigdy nie grałem w jakiejś nie wiadomo jakiej drużynie i tylko pięciu Polaków było zawsze w niej. I właśnie jakoś nigdy nie były zbyt dobre, więc się nie pokazałem, ale jednak zobaczymy. I może akurat wrócę i może będę w jakiejś dobrej drużynie, to się pokaże z dobrej strony też na tej roli. No właśnie, bo tak wspomniałeś o tym midzie, ja akurat zapomniałem, bo z historii całej to mida grałeś w Alsenie, wtedy jeszcze Hosan, Hiton grali, tam parę innych osób, to potem to się przerobiło właśnie na Elohella, gdzie byliście w ECC i w sumie tam już trochę ludzi cię na pewno znało z tego mida i właśnie też przy okazji moje pytanie miało być, które trochę uprzedziłeś. Czy mid, czy ADC bardziej do ciebie pasuje, no ale ze względu na to, że to już poszliśmy troszeczkę dalej, to faktycznie jednak tutaj ten mid myślę, że też mógłby być lepszym rozwiązaniem. No dobrze, no to. Znaczy, tu mogę coś dodać akurat, No. bo cóż, ja bym w sumie powiedział, że bardziej mid do mnie pasuje, ale mogliśmy zauważyć w LCS-ie, że potrafię AD Carry też na midzie zagrać. Na PK grałem Ravenem właśnie. I myślę, że doświadczenie, które nabyłem jako AD Carry, Ravenem, Varusem, Caitlyn, nie wiem, kilkoma może innymi postaciami, tak jak na przykład XPK gra. Myślę, że jest to bardzo dobre, że na pewne postacie, na przykład Kasadin lub Lux, można wziąć AD Carry na mida jeszcze, grać na dwóch AD Carry, jakiś AP jungle lub top lane i bardzo dużo można tym zrobić. Tylko, no cóż, jakoś jeszcze zanim to. Może tak, od momentu, w którym to odkryłem, jeszcze nie miałem szansy tego zastosować tak naprawdę, jakbym chciał. Dobrze, no przejdźmy może do naszego polskiego podwórka w takim układzie, bo już Dragonborns, mówię, no i w LCS-ie byliście, już zasłynęliście trochę. Powiedz mi, jak tam fani, jak tam społeczność polskiego League of Legends według ciebie wygląda i co sądzisz ogólnie o polskiej scenie, jak to się według ciebie prezentuje, czy twoim zdaniem jest szansa na to, żeby jakaśkolwiek inna drużyna poza, no powiedzmy sobie na razie Anexis i Mymem, chociaż bardziej stawiałbym na Mym, miała taką właśnie szansę jak wy i mogła zaistnieć przede wszystkim w Europie. Nie, no ja myślę, że są szanse, oczywiście nie są nie wiadomo jakie. Polaków niby mamy bardzo dużo na wysokim poziomie solo queue, ale to wciąż jest poziom solo queue. To jest ten przypadek jak ze Spontexem, że jeszcze nie umieją grać drużynowo. Najpierw tak naprawdę musieliby znaleźć
się w pięciu, którzy dobrze by ze sobą grali, lubiliby się, chcieliby trenować, mieliby środki, żeby trenować, musieliby się wyuczyć tego wszystkiego, ale także, no cóż, no jakby się tego wszystkiego nauczyli i zrobiliby dobrą kompozycję, myślę, że mamy szansę na kilka polskich drużyn na tym poziomie. Zresztą widzisz, teraz na przykład jest Mym, jest Kraton w LCS-ie. My byliśmy z Szuszejem, więc tak naprawdę już 8 osób polskich było w LCS-ie, jeśli nikogo nie pominąłem. No powiedzmy, że Kevina pominąłeś, bo tam nie ma no, polskie Kevin to nam, pochodzenia, ale Kevin, takie pół na pół, to 8 i pół, no. Kevin bardziej chce być uznawany za Niemca chyba, też zresztą właśnie jego ojciec jest chyba Niemcem i mieszka w Niemczech. I myślę, że bardziej Niemcem. Znaczy, no można powiedzieć, że jest Polakiem oczywiście, ale myślę, że jakoś nigdy tak tego nie rozgłaszał, plus nie próbował grać na polskiej scenie, jak to mówisz, a mówimy o polskich drużynach. Tak więc mamy tam z 20-30 co najmniej dobrych Polaków, którzy mogliby jakoś sformować drużynę i grać na wysokim poziomie. Nie powiedziałeś mi, co sądzisz w takim układzie o polskiej społeczności, bo no, z tego, co powiedział mi na przykład Mokate, bądź też właśnie Overpaw, no, mamy taką mentalność trochę do narzekania, że właśnie nie, jak coś naszym nie wychodzi, to wszyscy zaczynają narzekać, a jak zaczyna naszym coś wychodzić, to wszyscy są wtedy wielkimi fanami. Powiedz mi, jak ty to odbierasz jako właśnie jako gracz, no bo na pewno masz fanów, na pewno wasza drużyna miała sporo fanów i też no, ta druga strona, ta ciemniejsza, ludzi, którzy stwierdzili, że wam się nie uda, że, no, że nie wiem, ty słabo grasz, czy Szuszej słabo gra, czy tam ktokolwiek inny z drużyny. Jak to ty odbierasz jako właśnie ta osoba z drugiej strony tego wszystkiego? Cóż, ja znaczy ogólnie od fanów dostaję miłe wiadomości, wszyscy tam bardzo mnie lubią, z większości przynajmniej. Tam może zdarzyło się z 3 hejterów, którzy byli bardzo niemili. Trochę ludzi oczywiście też mówiło, co mówiło, ale to miało swoje powody. Polscy na przykład fani z Pontexa też byli bardzo, bardzo niemili w stosunku do mnie. Przez to, że właśnie zmieniliśmy go. I cóż, polska społeczność lola, no powiem ci, że tak, no narzekać to na pewno lubimy. Oczywiście gram z dużą ilością Polaków, ze znajomymi, z ich znajomymi i tak w kółko. Też bardzo właśnie lubię normale grać, więc mam dużo kontaktu z ludźmi, którzy są na mniejszym poziomie. No i powiem ci, że ludzie lubią narzekać, lubią zwalać winę na innych. Na przykład najpierw komuś coś nie wyjdzie, to się go fejmi, a później ci coś nie wyjdzie, to oczywiście znowu na tamtą osobę zwracasz uwagę, żeby nie było, że to ty. No cóż, ale taka jest właśnie nasza polska mentalność i jakoś tak wszystko się układa dla nas, ale może kiedyś, no nie powiem, no jest dużo miłych fanów, jest dużo ludzi, którzy chcą po prostu być fanami. Jest bardzo dużo ludzi, którzy mimo tego, że się nie dostaliśmy, nas nie opuścili. Mówią, trzymajcie się, głowę do góry, dacie radę i tak dalej. Tak więc myślę, że jest nadzieja, aczkolwiek po prostu tak, ta bardziej publiczna część, która się ukazuje nam, jest jako tako frejmiąca i toksyczna. No dobra. Jakieś słowa ostatnie do widzów, pozdrowienia, bo to oczywiście na YouTubie również wyląduje, żeby nie było jeszcze więcej fejmu, oczywiście musi być. Fejm musi się zgadzać, jak to niektórzy mówią. Także jeżeli miałbyś jakieś na przykład... To wszystko musi się zgadzać, nie przejmuj się. Także no może, dobrze, może dobrze. Jakieś, nie wiem, porady dla AD Carry krótkie, albo po prostu jakieś słowa takie podbudowujące naszych przyszłych graczy i nie wiem, no jakieś porady może. Cóż, no najpierw chciałbym pozdrowić oczywiście wszystkich, którzy to oglądają w tym momencie. Śmieją się na czacie, co prawda nie z tego, co my piszemy, mówimy, ale no cóż,
tak czy tak jakoś, jakkolwiek słuchają naszej rozmowy. Porady. No cóż, na pewno nie mogą myśleć, że to jest nie wiadomo co, granie na takim poziomie. Jeśli by się trenowało tyle, co my trenowaliśmy, żeby to osiągnąć, to nie jest nic nie wiadomo jakiego. Oczywiście da się dołączyć do proligi, jeśli się spróbuje. Bo cóż, no ludzie tak naprawdę mają pracę, mają szkołę, nie przykładają się tak do gry. A my graliśmy po kilkanaście tysięcy gier tak naprawdę w naszej karierze, jeśli by dobrze to zliczyć wszystko razem. I dotarliśmy na sam szczyt. Też akurat zdarzyło się na przykład, że poznaliśmy to i tak wszystko wniosło nas na wysokie elo, poznaliśmy innych graczy i cóż. Wypowiedź na poziomie warzywa. Dziękuję. Dobra, w każdym razie, cóż, na pewno da się to osiągnąć, co osiągnąłem ja i osiągnęli inni Polacy i nie Polacy. Mogę dać radę do AD Carry. No, grajcie Dravenem, bo jest bardzo, bardzo, bardzo silną postacią, której Riot nie chce znerfić tylko dlatego, że nikt nim nie gra. Ale jeśli będziecie go trenować, myślę, że wam się opłaci i dacie radę wznieść się w elo w swoich dywizjach. Może wyjdziecie z brązu, ci co mi coś mówią niemiłego na czacie. Drobny flame widzę w jedną, drugą stronę. Nie no, trzeba, to musi być polskie nastawienie, tak? No, ale tak, właśnie, wystarczy próbować i... No i co do jeszcze AD Carry, najważniejsza jest tak naprawdę pozycja. Nie możecie myśleć o tym, co powinni robić inni, tylko co wy powinniście robić. Tak więc jak gracie, to możecie najlepiej sobie wyłączyć czat. Na przykład Kevin sobie czat wyrzuca na drugi monitor i nie czyta. Tak więc... Cóż, no na pewno nie rozmawianie jest przyjemne albo nieprzyjemne jak się flamie, ale czat przeszkadza w grze tak naprawdę. Trzeba się skupić przy tej grze, trzeba myśleć o tym, co powinno się zrobić i tak naprawdę trenować. No tylko tyle zostaje do zrobienia. Tak naprawdę to ja nie mogę wytłumaczyć wszystkiego, bo to by musiał być jakiś magiczny przesył informacji z mojego mózgu. Ale tak, o to właśnie chodzi w tej grze, żeby się skupić i to grać najlepiej, jak się potrafi, ulepszać swoje błędy. No dobra, dziękuję Ci, Eryku, że poświęciłeś nam trochę czasu. Całkiem nieźle to wyszło, widzę 33 minuty aktualnie, także jest fajnie, bardzo fajnie, że znalazłeś wolną chwilę, by podzielić się z nami swoimi tutaj spostrzeżeniami. Chociaż naszła mnie jeszcze jedna myśl, nie wiem czy, znaczy nie wiem, no pewnie Ty wiesz i ja też, że są te. To jest ten turniej międzynarodowy. Nie wiem, czy Nie, zwracałeś uwagę na słyszałem, słyszałem właśnie. jaki jest skład naszej polskiej reprezentacji. Może chwilę jeszcze o tym byś nam coś spróbował powiedzieć, no bo w polskiej reprezentacji mamy Xaxusa, Mokatego, Overpała, Kratona i Libika. Może coś o tym byś tutaj nam powiedział co nieco. Jak według ciebie taki skład naszej reprezentacji będzie się sprawował na turnieju? Cóż, szczerze mówiąc, od LoL'a wyłączyłem się ostatnio trochę przez właśnie nadrabianie szkoły po powrocie z LCS-u. Aczkolwiek, nie no, sądzę, że mają szansę. Wszyscy są bardzo dobrymi graczami, więc jeśli się zgrają tak naprawdę, to mogą wygrać też. Bardzo dużo drużyn, takich na przykład jak z Rosji, gdzie jest pięciu graczy z Gambitu i trzech innych z Solo Queue, którzy ledwo co są znani. Przez graczy, którzy grają na top elo takich jak ja i no po prostu czasem widzieliśmy ich nika w grze i tyle. A właśnie o to chodzi, że my mamy najlepszych graczy, jakich mogliśmy mieć w Polsce praktycznie, którzy jak się zgrają mogą osiągnąć to, a większość krajów tak naprawdę nie ma dobrej kombinacji, bo na przykład tak jak jest Dania bodajże, gdzie są
Copenhagen Wolves, teraz już Samurai Engines, bo przeszli właśnie z jednej organizacji do drugiej. Nie no, ninjas in pyjamas. Ninjas i. No, Ninjas in Pyjamas. Sorry. I właśnie ten. I właśnie. O to chodzi, że my mamy dużo graczy z różnych drużyn, a oni mają jedną drobną drużynę w kraju, drużyną z najlepszych graczy i nie mogą wszystkich wystawić. Tak więc mamy szansę, no. Nie możemy mówić, że nie. Zawsze się ma szansę, zawsze jakąś się taktykę zrobi, jak się zagra i ile się będzie przed tym trenowało. No i tym optymistycznym akcentem chyba już zakończymy. Także jeszcze raz Ci dziękuję. Mam nadzieję, że tam te plany, które nam tutaj nie opowiedziałeś, zdadzą egzamin. Tam ze szkołą Ci wszystko dobrze pójdzie i dalej będzie się rozwijała Twoja kariera, czy też Wasza kariera, jeżeli dalej do Dragon Balls oczywiście się utrzyma. Powodzenia i mam nadzieję, że do usłyszenia, ewentualnie zobaczenia na kolejnych turniejach. Albo po prostu z powrotem do LCS-a wrócicie z nowymi siłami. No jasne, dzięki. No jeszcze tylko jedną rzecz odpowiem na czacie. Tak, znam Imbę i Gucia. Imbę jako taką nie lubię z jego zachowania na streamie. Znaczy nie grałem z nim, może tam w kilka gier, ale jego zachowanie jest bardzo, bardzo karygodne. A Gucio jest w miarę okej. Grałem z nim jedną grę, co prawda, ale wydaje się spoko gościem. Tak więc jest okej. No nic, Maniek, ja też dzięki za wywiad. Za czat i no cóż, no do zobaczenia tak naprawdę. No, do zobaczenia, trzymaj się. No cześć, pa. Sound microphone muted. No i tak to wszystko wyszło, moi mili. Cały wywiad będzie oczywiście dostępny na moim kanale YouTube najpóźniej jutro. Także możecie śledzić mojego Facebooka. Wszystko jest podane pod streamem. Mój kanał YouTube, mój Facebook. Rajtkol, jakbyście chcieli porozmawiać, może jakbyście mieli jakieś propozycje, pytania, cokolwiek, możecie pisać śmiało, ja będę próbował się oczywiście do tego wszystkiego dostosować. A teraz na chwilę oczywiście będzie wyłączony stream i potem wracamy dalej z grami.